się, dobrze, dzień dobry, oj. Haha, żeśmy nie zapomnieli, siemano. Siemano. No, bo ja chciałem, wiesz co ja zrobiłem, jakiego misklika walnąłem? Że dwa klawisze naraz klikłem? Bo ja włączyłem ten. Bo ja włączyłem chyba sklep i nagrywanie, ale nie wiem. Dobrze. Dobrze. To jest dzisiaj, mój na dzisiaj, tak? Tak. Michael dzisiaj testuje jako main klasa Lexiona 8900. A my dzisiaj kupujemy sobie nową prasę, bo starą sprzedaliśmy. A mamy słomy od CHJU, w sensie dużo, no. Zobaczymy jeszcze te słomy, bo może od razu się udają opierdzielić. Suma 100... Ja wiem, że GPS jest, nie? Bo... 113, no. Dobrze. Także trzeba iść kupić prasa. Także zaraz będzie Halo Lagens, za chwilę będzie. No i dzisiaj kupujemy sobie prasę klasa, nie? No Michael nawet nie wiem, jaką prasę kupię, ale ja już wiem. Ja. Dobrze, skręcimy sobie na maksa, bo skoro mamy ten motor, czemu go nie używać? Tutaj można, tutaj można. O, o. No. Tak, a pewnie, pewnie poczułeś. Tak, bo stoję w miejscu na speed na 5 sekund. Dobrze. Pierwsze co trzeba zrobić, trzeba w F1 kliknąć, skręcić belkę na 20 tysięcy i można jechać. Ci, co? Powiem ci, że dobrze, że to jest GPS, bo ja bym nie dał racji jeździć. Koniec z tego być GPS-a. Tam nie ma rzek. Aż tak to chyba nie jest. No, czy ja wiem, czy tak nie jest źle. Mam 27 na godzinę, ale będzie trochę tej słomy, będzie. No, będzie trochę. Tutaj zostawiłem taki mały pasek, no ale już tego nie ruszam. Posiadę sobie tak prosto na GPS-ie, żeby było. Dobrze, później się skosi. A jak ci odpuszczą nagi? O! O, Bronek, przebudowa gospodarstwa. Złapałem, dobra, bo ten ideal to jakieś szerokie pokosy zostawiał. Że myślałem, że będzie mały problem z klasą, ale jednak nie. Czy jakby idealnie prosto jeździł, to by lepiej było. Dobrze. No, bo tu miejscami jest krzywo i... Nie da rady, czyli się cofam. Tak jakby... no. Leasing pisze? A, no bo tak, no przecież go wypożyczyłem. No, Leasing pisze? No. Przez sam go wypożyczyłem, tak? No tak, tak. No, i no. I w kolejnym odcinku... Nie wiem, może zrobimy jakiś siewrze. Nie wiem, zobacz, pomyślimy. Może jakieś siewy zaczniemy, a potem zrobimy sobie odcinek przerwy po prostu od żniw. Można by było zrobić. Nie, ja tu się męczę, dobrze. GPS. Okej, nie wiem, co GPS odpierla. Ale Ctrl-C. To nie jest jak Ctrl-C. O, Darek znowu CS-a gra. No, to Dariusz. Ju. Nie, daję ty kostek. Jest ten GPS ten? Nie wiem, co ma być. Dobra, już. Jak się wydar na niego? U mnie denerwuje, jeszcze mam lagi. No. Dobra, ale już jadę. Dobrze. O Jezu, ja już mam 63%, o ciulas. No. Tam raz, dwa jest pełno. No, ale ty będziesz musiał po mnie przyjeżdżać, bo ja na razie nie dam rady. Dasz radę. Powoli dojedziesz. No. Przynajmniej zaliczę każdy słup, każde drzewo, każde wszystko, co będzie dało. Żeby tam jeszcze drzewa były. No to ja w pole wjadę. Dobrze, ja już tu ładnie prasuję, tak? Słomę. Dobrze.
No, 5 minut minęło, czyli jeszcze powinno być 5, 10 minut lagów. Według moich obliczeń. No. To dobre tam obliczenia. Bynajmniej z mojej strony, a od ciebie to nie wiem ile to minut. No nie wiem. No, miał być artysta, a ten, no, nie ma artysty. Bo ktoś gra w jedną grę. No ale... Będzie się tar później na nas, czemu? No a ile razy go prosiłem, żeby przylazł? No ja wiem o tym. Dobrze, jaki zestaw dla mnie tam czeka z przyczepką? Ten co ostatni. I 8850 8520. A, ale znaczy przyczepki, to mogłeś podpiąć. A kto je odczepił? Myślę, że to artysta pewnie. No pewnie artysta ostatnio odczepił, bo ja w nim nie siedziałem, że będzie. Elegancko idzie to prasowanie. Bo to kostki. O! No dawaj, dawaj. O kurwa. Ja tu magik jestem, bo ja jestem tutaj, ja jestem tam. Zbychu sam do siebie przesowa. A czemu tam wyskoczył Zbychu w życiu nowy film? Już nie. Czy mi się zdawało, że tam wyskoczyło? Wyskoczyło, ale no, ale już nie. Ale z tej magii coś napisało. Zbyciu właśnie wrzucił film coś jakiego pisało, nie wiem. A, ty tak to musiałeś powiedzieć. Rozumiem. Co? Nic. Ja już nie mówię. Ja też nie. No, co się czepiasz? Ja się tylko czepiam czepiaków. No miał być artysta i pojeżdżać. No ale... No ale to moja gra, że sobie polas na inną grę. Ese polas. W sumie mam w tej grze już chyba z 3 godziny siedzi, ale dobra. A ci powiem. Ach, on gra w Among Us. No dobra. On gra w Among Us. Chłop już czwartą grę dzisiaj gra. Od 54 minut. Rano jak patrzyłem o 8, tam 8.30, to pisało, że w LoL'a grał. No a później w CS'a i teraz w Among Us. No i w Bluestacka jeszcze grał. Bluestack, no na Bluestacku gra w Among Us. No tam se pewnie zainstalował, to jest takie aplikacje na telefon. I tam se pewnie, bo na telefonie jest Among Us za darmo. I wiesz. Dobrze. I sobie pewnie gra. Cygan. I tak się pewnie będzie darł na nas, że no para w sumie na ciebie. No, jak tam nie? No bo pewnie powiesz, że ty go nie zapraszałeś. Jak ale nie? Zapraszałeś. No to jest artysta, no. No, timelapsy. Ciekawe, czy dzisiaj pójdziemy grać. Czy odpuści, czy nie odpuści? Bo tam wczoraj bardzo mocno 5 godzin było nagrywane. Defensywnie. No to dobrze. Dobrze. No, ja sobie to pole sprasuję i koniec. Resztę się później sprasuję. Kiedyś tam, jak mi się będzie chciało. A kiedy się będzie chciało? Nie wiem. Ale przecież mieliśmy 500 tysięcy, to na co ty wydajesz 200? Jak 200? No mieliśmy 500 tysięcy, a mamy 350. No 150 na wraca. A ją wypożyczyłeś? Nie. A to, a bo ja mam leasing, dobra. Myślałem, że ty masz leasing. Ja wiem, jaką prasę mogliśmy tu wziąć. Nie. Nie, wystarczy, że na tym napsakiem mam. Na tym napsakiem masz już? No. Już wczoraj kupiliśmy ale... wszystko. I tą dużą sieczkarnię kupiliśmy.
tą kosiarkę 23 metry. Dobrze. Oj, to ty z artystą, to dosyć szybko skończysz tą serię, ci powiem. No, wczoraj 5 godzin chłop siedział i kontrakty robił. No. Na nawożenie. I na ten, na prasowanie. Jak ja tutaj przyjdę po trzech tygodniach, to tam 90% serii Kacpera będzie zakończonych, nie? Nie. Aż tyle to nie. Znaczy teraz to będzie gorzej, bo ja teraz mam zmianę. Jutro ostatni dzień mam nauczanie zdalnych tych na praktykę, wiesz? I potem jest zmiana i będę 2 dni chodził. No, czyli no, przejebane. Zdalne to tam... No dla ciebie to wyjebane, ale no. Bo ciebie i tak nie będzie, no co. Dokładnie. No ale w czwartek zawsze mogłem sobie wstać o 8 równo. Na kompa tam niech chłopce gada. Nie? Dokładnie. To, tak będę musiał wstać i jechać. No, ciekawe co będziemy robić. Pewnie coś przy samochodach. Coś pewnie z silnikiem. Nie wiem, coś będziemy robić na pewno. Olej wymieniać. A może? W bagażniku. W bańce chyba. Ja pierdziele, jakie Żydy, ale dobra, to jest tyle słomy, że tam taki Żyd to tam nie będzie widać nawet. No. Trzeba powoli myśleć, Michael, ty też. Ja? Nad nowym ciągnikiem, tutaj. No to artystę masz do tego. Ta, artystę, to on by zaraz 1050 wyjebał. A może to jest dobry pomysł? A może to jest. Już masz pomysł na ciągnik. A może to jest dobry pomysł? Mocny. 8 R? Nie, pomyślimy. 8 R masz. Przecież masz już jednego 8 R? Nie. No, coś się pomyśli. Czemu takie ścinki dostałem? To się odwaliło. Nie wiem, ale ja 4 na godzinę jadę. Dobrze. A mam jeszcze minutę przesyłania, także luźna guma. Dobrze. Ale kurwa, czemu ja mam od 1 do 15 FPS-ów? O, już się uspokoiło. Cześć, jak się spojrzałem na gospę, to automatycznie miałem 1 FPS? Nie wiem czemu. No safe, już nie wytrzymuję troszeczkę. No już 220 godzin jest prawie. No. Ja wiem, czy to widać, że tu tyle godzin? Nie ma co. O kurwa. Dobra. Nieważne. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Ważne. To jest najważniejsze. You are his shit. Albo jak to Arek, jak ten artysta zawsze mówi? You are idiot. Zawsze, nie? W sensie. No. Albo mówi pomarańczowy, you are idiot. A tak wracając do CS-a, to kiedy idziemy? Byliśmy dzisiaj. No dobrze, ale no... Tak o. Ja i tak musimy iść, bo musimy przecież jeszcze 2 turniowe nagrać. No to musi zaciągnąć tutaj bardzo ciała, bo Kubiksa. Bo artysta. Po zamian tego. Bo artysta. Ale coś znam jeszcze. Coś capnę innego. Dobrze. Więcej rafta? Dobrze. Co? Wartowałem. Może być, jak? To no się dogada, super. No bo powiem ci, że teraz, jakbyśmy mieli zacząć tę serię, no to by się nie opłacało. Teraz? No nie. I w sumie tak by czasu nie było. No nie. Bo ile nam zostało? 3 dni, ja? 4. Ja, 5. No, 4, no bo ty w niedzielę nie grasz. Nie wiem, zobacz. Nie no, tą niedzielę musiałbyś poświęcić chyba.
No, na pewno czekam na tego przyjaciela naszego, żeby iść na płot, nie? Bo płot w dwójkę tak średnio. Zresztą tak naprawdę to nie nagrywa, więc teoretycznie można, nie? Ale... No wiosnę można by było iść, bo i tak w sumie czeka na żniwa, to... No tak. A wiosną to ja muszę zrobić na pewno siew jakiś i no i się pomyśleć coś. No, dokładnie. No i halo kontrakty będę robione, bo kasy nie mam. Ja też nie. O, ty nie masz kasy, ty na plus jest. No, 3000 tylko. No, to 4000, a ja jestem minus 15 i co? Nie, co ty, przecież z tego zima. No, teraz tak, no ale trzeba skipnąć czas. Będzie halo sprzedaż maszyn, twój maszyn, debil, zbóż i nie wiem, co no to jeszcze? Ja nie mogę sprzedać zboża. A nie, ja mogę tylko tonę słonecznika, te 2,5 tony słonecznika sobie, to ile tam dostałem za to? 3000? Wiem. Co? Do 5000 tak, maksymalnie. Co, ty musisz skipnąć czas? To ty nie masz co robić w zimę? Nie, nie mam co robić. Bo nie mam żadnych zwierząt, nic. Ty, a jęczmień przecież? Ty jęczmień sprzedałeś. No. Dobra. Ja nie mam nic. No ja mam tylko 2,5 tony soi. Znaczy tego, no, słonecznika. I to wszystko, co mam. Czemu będę zimę sam nagrywał? O kurde. Dobrze. Możemy więcej odcinków, tak? No właśnie. Jak chcę, żeby tak było. Narzekasz. Dobrze, UR skończyło się przesyłać, czyli już powinno być trochę lepiej. No. No jest, lepiej jest. Ale to zigzag McQueen. No ze 150 pingu spadło mi na 70-50, więc... No to już idzie grać. No. Ale za żywy to sorry, bo jeszcze robię. No ale dobra, teraz robię kółko. Więc to. Dobrze. Ja sobie popracowałem, mam 18 minut, to czas na kombin. Powoli. Dobrze, to chodź. Nie, no to sobie już na jakoś ten zbiornik. No to możesz podjąć już 8 lat. Ju. Lecę pędzę. Uhuu! Na te tamy są dobre. Rozumiem. Rozumiesz. Jo. O kurde, ola. 35 tysiąc, o kurde! Wleciały. Dawaj. Powoli idzie pod tą górkę. Miało tak mieć 1700, 2000. To kurwa. Chyba się zbliżam. 2800 pingu miałem. Dobrze. A tam kupy sypiesz z tyłu chyba. Nie ma. Kto to poprasuje? Jabel. Nie, nie. O, ciula. O, 100% halo nie zauważyłem. Jak poszedł, ale jakie hałdy usypał. No bo tak, bo to miałem 2 razy 200 pingu, 2000 pingu. Jak dobra, gdzie ty masz prasę? Zostawiłeś? Na tym 2-hektarowym polu. Dobra, sypiemy i zaraz będzie chyba pełna szczepa nawet pierwsza. Dobrze, 2000 belka, zrozumiałem. Dobrze. Ciekawe, czy tu można 2000 belka? Ile tu można najmniej? 1500. O, 1500 belka brzmi jak, prawda? Nie bardzo. To belka za kostka za kostką by była. No, jeszcze zrobić taki jeden duży pokos. Orange, you are idiot. You are idiot.
To nasz słynny kolega tak zawsze mówi. Który powinien tu być, ale se gra w Among Us. Ju. I tak będzie narzekał, że gramy bez niego. No ale... No ale to moja wina, że jego nie ma. Ja nie znając życie, koniec... Koniec przeskręć tak, że powie, a spierdala i no. I se pójdzie. A ciekawe, czy on mnie wieczorem będzie chciał wyciągnąć na timelapsy. Pewnie. Powiem tak, że my niby zrobiliśmy te kontrakty, ale wczoraj zarobiliśmy chyba na nich 350 albo 400 tysięcy nawet. Nie wiem, teraz ta chyba timelapse to będzie o często na kanale. Jo, co drugi dzień. Tak jak żywopłot, dobrze? Żywopłot. Nie, żywopłot jest to trzeci dzień. No tak, no bo tu ta jedna seria, inna seria płot, inna seria, no to... No. Żywopłot, kurde. Ten co powiedział. Tak słucham, jaki żywopłot. Może być i żywopłot, no jak tak bardzo chcesz. Ale nie może być co dwa dni. Może. Bo to będzie kolidowało z płotem. Nie. Tak. Bo jak powiedzmy płot jest pierwszego i czwartego, no to pierwszy odcinek będzie powiedzmy pierwszego płot, drugiego timelapse, no to co drugi dzień, czyli timelapse powinien być czwartego, jak jest drugiego, tak? A czwartego jest płot. No co? Czyli jak się, jakoś mniej czyli więcej. Się koliduje. Mniej więcej jakoś tak wychodzi. To 2-3 dni tak chyba to jakoś wychodzi. Nie wiem. Bo trzeba You Are Idiots robić. Ja. Nie wiem, to jeszcze będziesz musiał sobie to kombinować. Ja muszę sobie tego autoloada wziąć, co mamy tam. Bo ten autoload mi się spodobał. Ten co ma 44 kostki na siebie może wziąć. Ten rod 2000. Co na mamy? Nie. Ten co na płocie jest. Nie mam jakiś lek. Aha, tak. No, bo on bierze 40 chyba okrągłych i 30 kostek. Dobrze. Każdy jest na tandemie, więc pomyślimy. Ja dojadę do końca i będę miał pewny zbiornik, czaisz? Ej, a owce mogą, o, mogą wziąć tego? Bele trawy? Czy mogą, muszą mieć tego, luźną, szybką taką? Nie. Mogę mieć kostkę? No. Czy tam belkę? No i kostkę. Najlepiej na krycie postawić, to cały czas będę podbierać. Będzie z kostki uciekać. Bo będę się dokarmiał nim. Bo ja mam w planach właśnie kupić pchasy, ale no. Jo. I teraz sprzedam tą samozbierającą i za to kupię prasę. S? Jak to jeden mówi. Klas bokę. Nie skręcam, tylko no, rozciągam. Jak będę już to robił belkami, to samo zbierające jest niepotrzebne. No. Teoretycznie. Teoretycznie. Dobra, UR pełny zbiornik. Będzie zaraz. Dobrze, UR. Ja, tu 24 minuta, a tu prawie nic nie widać różnicy na tym polu, żeby było. Bo co zaczęte jest. No ja, jeszcze jeden pokos i zrobione. No dlatego mówiłem, żeby jeden był hop, żeby odbierał, bo tu będzie dużo tego. A to jest tyle Żydów zrobione, ale... Dobrze, już ci chyba się filmiki przesłały, tak? No mi? Nie, jeszcze nie. Jak nie? Jakiś na pewno. No, przysłałem się 5 z 6. Hehe. No. A, bo to jest tak guga. A ja tą słomę robię... robię tą słomę tylko po to, żeby mieć kasiory. Tak naprawdę jakby...
I na skup od razu, jo? Jo. No bo do krów nie potrzebuję, bo tam mam wciul. Tam mam pełno słomy, tam jest chyba 100 parę belek. No także do krów to... A, no tam ledwo coś żrą, to... Niepotrzebne, tylko do paszołozu ona jest potrzebna mi belka. Nie, nie, te jak dobrze pójdzie, to te belki nawet do końca serii wytrzymałem. Te co w stogu zrobione są. Tak? Jo. Jak dobrze pójdzie. A jak źle pójdzie... my w końcu... No, mów. Co? No. Właśnie tak zastanawiam, czy my w końcu mamy silosy na ten płocie, czy nie? Jakie silosy? Te na... No to na ziarno, na nawóz, na wapno. Nie. Mamy jednak, mamy. Dobra, mamy. No mamy, ale nikt nie... A, ty już tu pracujesz, panie. No mamy, tylko na razie nie ma pieniędzy, żeby kupić. Jo, ja to na pewno szybko nie kupię tego. No teraz są większe wydatki. Co się ważniejsze? Ważniejsze to jest zrobić kontrakt, żeby być na plusie, tak? Dobrze. 5000 kradną od kredyty. Albo chociaż już, żeby ten kredyt mi się odblokował, bo kredyt by też mi pomógł. A? A czemu mam takie dropy koło gospodarki? Nie wiem. Ja bym musiał pewnie sobie bardzo zdecydować, to wtedy by było dobrze. Uhuhu, 500 pingu. A nie miałem. Atak pingu miałem. O, będę to nazywał atak pingu. Ale ja mam dropy tu jakieś dziwne. O, coś jest nie tak z serwerem. Bym musiał zresetować pewnie kompa. To może zrobić pauzę na OBS-ie, czy nie? Tam. No tam już dużo nie zostało. Ja na gospodarce mnie tu nie będzie, co? Ja mam tylko na gospodarce spadki. A na polu mam normalnie. Tam laguje, ale trochę, ale i tak sobie ustawiłem GPS-a, więc... No. A może na soję pomyślimy i kupimy nowe przyczepy? No nie wiem, no chyba już mi tutaj nie będzie na soi. Skąd wiesz? No nie wiem. W sobotę przyjdziemy, to będziesz. Także której, bo w sobotę... No... Zależy o której. No 8 rano. Nie, no to będę spał. 66 żandierem, łatwo? Nie wiem, no ale jutro chyba będzie poświęcić trzeba calutki dzień. Na płota. No. Jutro czwartek, czyli ja już jutro mogę o 9.30 zacząć. No i kozak. No tylko czy nasz kolega będzie kochany? O kurwa. Będziesz musiał mu zaproszenie wysłać, jak on to mówił. Bo mówi, że zaproszenie na płot nie ma i nie przyjdzie. Tak, no ale na Osinę to nie potrzebuje, kurde. Ach, poszukuję życie. Ja, jak zwykły. Erekcje. Nie, ten zwykły to w ogóle też jest agent, co? Moskitu. Ja się go pytam, jak tam jego erekcja, czy ten. Bo on nie mogę, nie. Ja się chłopa spytałem, mówi już nie ma, już mi przeszła, czy coś takiego. Moskitu. Nie. A mamy tutaj tego moda? Nie. Nie mam. Chciałem zobaczyć ile już kostek. Ale no. A, to pod sklepem będzie widać. A czy no nie teraz, ale. Na singlu będzie było widać. Ale co? Jak pod sklepem gdzie? No to nie tu na singlu to widać. Tam statystykę. No ale. Parę sztuk tutaj jest. Ach, fajny słupek jęczmienia. Ja wszystko i taki jeden wpiszł do góry. Jaki słupek jęczmienia? No w ekonomii. A. W pszenicy, sorry. Taki do góry. Poniżej 1100 tutaj widzę, że jest. Znaczy tak 1100, a tam wyjewam nagle 1400. No. Dobrze. Jaki to jest poziom? Łatwy.
A jak tu chodzi okay. nasz owiec? Owiec chodzi po 1900. Ale będzie trochę... O! Kurwa, jaka robię, Michael. Michael, halo, mijacie. No, to przez ciebie, bo jechałem GPS-em. A ty się tak jakoś krzywo zaczął. Dobrze. Halo, Michael. Nie, tam już nie jechałem. Tam już nie jechałem. Jechałeś tam, w dół? Nie, to ty jechałeś tam? Nie. Dobra, dobra, to ja. Ja może lagę dostałem. A to jada, to taki Żyd. Żydowski. O! Ale zajebałem. A bo tu kamera jest. Dobra, ile masz? 20, zgaduję 28 minut. Nie. Za mało. 32. 31. A ile planujesz? No, zasypać ten cały zestaw. No tam chyba wchodzi 4 albo 5 zbiorników. Ale ten cały zestaw, twój zestaw czy John Deerowski? No John Deerowski. Dobrze. To spójrzcie. Na spokojnie. Jo. Teraz nie jadę na cały header, to powinien troszeczkę dalej dojechać. A to w koło na końcu się jakaś objedzie. Pole. Jonathan jak tam stoi, a tam on aż tam stoi, to może się dotoczę. No ja myślę, to pamiętasz tą prasę, nie? Nie. Z tymi sznurka. Aha. To wiesz, że w sklepie możesz sobie wybrać, czy chcesz te sznurki, żeby były załadowane ręcznie, czy... Automatycznie, nie? Czy automatycznie, no? No. Ja po prostu musiałem tą klapę zamknąć i o to chodziło. Dobrze. Dobrze. Rura żelazna idzie już. Widzę to. Rozumiesz? Tutaj ładnie sram kostkami, tak o. Jo, kasę robisz, człowieku. Manole. O, to powiem ci, że z 200 leciutko tej sumy idzie będzie zarobić może. Może nawet i więcej. Jo. Zależy ile jej będzie. Bo trochę jeszcze z tego pola da, jeżeli coś. Nie, jak ja przecież na płocie zarobiłem sporo z tej słomy. A to jest łatwy poziom, więc... No. No. Nie, obstawiam, ty ponad 100 tysięcy zarobisz. Leciutko. Jak tam za tonę jest podane 100 parę. Na rzucisz ile? 5 kostek już ma 100 ton. Ojoj, to za 200. To stary. Łatwiutko, co? 200, no. A słoma dzisiaj jest chyba na spadku. O, jutro jest lepszy dzień. To poczekam sobie do jutra z tą słomą, bo jutro będzie wyższa. Jutro będzie trochę wyższy słupaczek, to poczekam sobie do jutra, tak? Żeby więcej zarobić. Ty zarobisz 4000 z jednej belki. Ju. Nie, jutro będzie chyba 120 zasłony. A, to policzyłem to jakbyś tego sprzedał to w zimę. Nie chcę się czekać do zimy. Aż tak bardzo to mi nie jest potrzebne. I tak dostanie sporo i tak, więc... No, i tak jeszcze za kombajnie dużo kasy dostanę, to... Jo. Na sprzedaży na tym ile pójdzie, za ile pójdzie klas? Nie, myślę, że za około 100 powinien pójść. Nie wiem. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 pól zostało do kupienia. Dobrze. Landów, o, tak powiem, landów. No, prędzej landów niż pól, bo pól to troszeczkę więcej zostało. No. Ale nie wiem, mnie kusi to, żeby jak najszybciej 33 kupić. W sumie już mogę teraz kupić.
33. Dobra, już kupuję. A, i kozak, i 10. No, bo nie chcę, żeby tam po prostu mi znikło ten, no, to ściernisko po prostu. A co, po rzepaku? Nie, bo tam jest pszenica, boba. Ale chodzi o to, że jak skroszę soję, to wtedy będę połączyć te pola. Czyli to już będzie taki fajny, duży kawałek. Co już jest duże, ale to jak będzie to dokupione, już jest kupione i połączone, to będzie jeszcze lepszy kawałek. Będzie ciekawszy. Ja już wiem, co by artysta odpierdzielił, coś powiem tylko sobie GPS-a. No, znaczy ja wiem, co on by zrobił. Chłop chciał od 54. On by to zrobił od 54 do 29 by zrobił pole. No to on o tym mówi. On o tym mówi. No. Ja mu zabroniłem. I on by połączył jeszcze w to 47. Nie, 47 może nie, ale... Myślisz, że on by tego nie zrobił? Ale 47 z 49 trzeba połączyć, ale to by było... To by było 72 i tam jest chyba 10 albo 12 karów. Jest 49? No. Gdzie jest 49? Obok nas. Ajo. Tu jest, ja ci zaraz powiem, na tyle to jest hektarów. Czy 14 hektarów? Nie, 10. Ja nie mam kierownicy, tylko nic nie powiem, ale ja bym nie łączył tego 49 z niczym. Ale w sumie i tak mnie tam nie będzie, to. Będziesz. Tak wyciągnę. I będzie? Tak wyciągnę, że osina się nie skończy przed tobą. Artysta ci żyć nie da. No ale artysta i tak nie gada nic o osinie, on bardziej o taniasach nie gada. Myślę o osinie. Jeżeli go zaciągnął, no to masz. No to dobrze, że go chyba zaciągnął, nie? No to. Przynajmniej on mnie motywuje, żeby tam iść grać. Chłopco wczoraj, kurde, o 16 zaczął kontrakty robić, a skończyliśmy o 21 prawie robić kontrakty. No co? No, ale kasę trochę zarobiliśmy. Tylko praktycznie to, co zarobiliśmy, to wszystko wydaliśmy. No ale na szczytne cele, jak to się mówi. Te. Na co? Na pola pewnie. To, tam pola żadnego nie kupiliśmy jeszcze. A coś się kupili? Na maszynie wszystko wyjebaliśmy. Kupiliśmy prasę, kupiliśmy autoloada, kupiliśmy tą dużą tą kosiarkę samojezdną. A? O, i to wszystko. Spoko. No, to znając życie, jak ja przyjdę, to już tajna wszystko ciebie będą. Istnieje taka możliwość, ale czy będzie tak, to nie wiem. Czy mi się aż tak bardzo o sobie chciało? Szczerze? To będziesz miał gówno do gadania, czy co by się będzie chciało. Będziesz musiał iść, bo artyza ci tak powie. O, teraz gra w Lola z machem. A machu żyje jeszcze w ogóle? Bo nie słychu, nie widu. W tego, no. O, nie widu, nie słychu, nie są. Zapełniłeś już zestawik? Nie. Tam jeszcze będzie brakować. 10 ton. Przyjechałeś po tym polu tutaj. No bo tak miało być, bo ja słomę rozciągnąłem. Żeby taka kupa nie wyleciała. Mogę się w sumie cofnąć do tyłu. A to wtedy to i tak by taka kupa szeroka była, że prasa by nie wzięła. O, tak, teraz to robisz, to możesz tym mijaczkiem się przejechać do końca. Jak ci się nudzi. Już przejadę tym. Powiem ci tak. Niby jest 40 minut odcinka, a tak naprawdę to nic z tego pola nie było. Nie, ja nie poczułem, żeby to minęło 40 minut. Bez kity, nie? Serio. Jakoś nie poczułem. You are idiot. No właśnie, jak pruszy. Elegancko. Za oknem. Za oknem. Deszcz, śnieg bardziej niż deszcz. Ja, no i... Nie wiem.
Kubis jest jakiś chory, to komu? Najlepszy w CS-a jest zarezerwowana tylko dla jednej osoby. Nie. Ale Grzechotnika też długo nie było tutaj na składzie już. Tak? Jakoś tak to... Tylko się ma rano i już koniec. No. To można i tak, nie? Da. Iść binda? Iść binda. You are idiots. You are idiots, you are idiots. Orange, you are idiots. Ja. Tak kiedy nasz kolega mówi. A, artysta, jakby ktoś nie wiedział, o kogo chodzi. Da. Powiem ci tak, przerąbany trochę z tym offsem, bo nie jada, nie mogę dać ani w jedną, ani w drugą stronę. Czy no nie mogę zrobić kółka pełnego. To dobrze. No z jednej strony dobrze, tylko że zaraz mi biny pękną. Bo teraz będzie 116 ton chyba już będzie przewiezione. To coś czuję, że tutaj będzie musiało bardzo mocno być dodatkowy silnik dostawiany, bo coś tutaj czuję, że nie będzie to. To się dostawi. Jo. Ciekawe, czy by na timelapse przyszedł teraz. Nie wiem. Szczerze powiem ci, nie wiem, bo artysta jest nieprzewidywalny chłop. On jak się nakręci, to wiesz co to jest, nie? No wiesz, teraz gra w Lola, nie? Jo. A z meczu w Lola to chyba wyjść nie może, bo karę dostanie tak w sesie. Ja bym ja wczoraj wyszedłem z tego. Z czegoś? Skrzydłowego, o! I dostałem czaj, że dostałem 2 godziny kary na turniejowe? Tak? No! To skrzydło to jest taki turniejowy. I dostałem 2 godziny kary na turniejowe. Ale to było wczoraj, to na szczęście minęła szybko. Kto to tak kosił? No! Ja nie wiem. Też nie wiem. Pewnie zwykło. Pewnie jo. No ale jeszcze tutaj widzę, że 2 kółka i się będzie skracać, czyli będzie trochę lepiej. Tutaj trochę więcej będę mógł kosić. Już nie będę się tak często sypać. Już nie będę robił 2 przejazdów, niecałych, tylko będę robił na przykład 3 przejazdy. Bo to się będzie powoli skracać, to jakoś pójdzie. Do lewej mordy się przesuń. Leciutko. Wcześniej było do prawej, teraz do lewej. Takie grube pokosy sypie, co? Napisz mu na Messengerze, czy idzie na timelapse'a. Komu? Na grupie. Ach, poleciał. Dobrze. Tam. Tyle osa tego jest, że tam. Tyle to tam nie będzie widać różnicy. Jo. Dobrze, zaraz będziesz mógł tu praską przyjechać, tak? I zrobimy sobie ładną miniatureczkę. To ja do końca i... dobrze, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie do Majkla. Jak nie zapomnę, to link w opisie będzie. Zapraszam. Tam taki... Zapraszam. Taki chłop jedzie ładny. Micał. Klysym, jadę cylasem. Dobrze. Jeszcze żyda na koniec zrobię. Właśnie zebrałem. O dobra, pełny zestaw. Także ja dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Siema!